powodu. Ula ma nawet zwaloną rękę kilka dni temu. No fantastycznie. Co z was dni się załatwiono? Wzięła ze mnie przykład, bo ja też miałam zwaloną nogę i zwaloną rękę. I w ogóle nie siedziałam tam. Ktoś mi wczoraj powiedział, że to zwierzę artystyczne. O, nie mogłam sobie przypomnieć. Bo wczoraj tańczyliśmy na Goldoniego. Bohaterowie dzisiejszego dnia, czyli Rondo. Cyganki mają takie wielkie, piękne zęby białe i pokazują je w uśmiechu. Będzie prościej, będzie dłużej, będzie.
goście, biała cyganka. Można wytknąć palca. Ranek nawadziony, gościo furt pitony, raz Chelstona, raz walca. Zośka i Antoni trzęsą się w Chelstonie, jakby nagle wpadli w febrę. Dajcie wietek, żelak wrócił wprost wesela, więc ma jeszcze nóż pod żebrę moje. Gdzieś może być lepiej niż tu na talu. Zabawa, zabawa na budach. Masz fart przez noc całą do dnia. Są tajne, zaklęka je woda, więc cała frajna się pcha. Panie wybierają panów, panów wybiera policja, ma? Tańczą raźno młodzi, bit i grill odchodzi, każdy kręci jak cię mogę. A kulawy Władek w tańcu miał wypadek, bo odkręcił sobie nogę. Gdzieś wynikła chryja, ktoś tam dostał w ryja, bo publiczne rzucił słowo. Ale gość wesoło oddał blachą w czoło, żeby było przepisowo. Gdzieś może być lepiej niż tu na talu. Zabawa, zabawa na wodach. Masz fart przez noc całą do dnia. Są tańce, zagrycha i wóda, więc cała frajna się pcha. Wiete, trzymaj się ramy, to się nie damy ty. Już zabrała Mietka do domu karetka, bo przewrócił się na parkiet. To nieważna sprawa, nadal trwa zabawa. Postaw Józiu jeszcze ćwiartkę. Nie chce się nikomu powracać do domu, choć już dawno księżyc świeci. Wszyscy tańczą dalej na drewnianej sali, wszyscy bawią się jak dzieci, o! Gdzieś może być lepiej niż tu na talu. Zabawa, zabawa na budach. Masz fart przez noc całą do dnia. Są tańce, zagrywa i woda, więc cała frajna się pcha. Zabawa, zabawa na budach. Masz fart przez noc całą do dnia. Są tańce, zagrywa i woda, więc cała frajna się pcha. Więc cała frajna się pcha. Cała fedajna się pcha! Brawo! Wspaniali nasi goście z Łomianek pod tytułem Edith. Chciałbym pana genia jak ta sowa, w najciemniejszej kątwi się chowa. Cały się Mariusz tam ze mnie śmieje, rady ulec, co się dzieje. Chciałbym pana genia taka farda, na język ostra jak musztarda. Idzie na poleczkę do oazy i na zrazy jakby co? Hej! A ta Polka Mariusztacka nie ustaje, szkoda słów. Ryzie franio zajebania uderzyła nam do głów. No to tam do panu geniu miejsca nie ma, znajdzie się tramwaj wokół, się na z boku. Bajerować to nie mnie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jedziem dalej, mamy czas. Jeszcze raz, bo franio gra, a Polka na stopa. Hej! Jeszcze siup, jeszcze lup i będę kochać aż po grób. Jeszcze w ten i trochę w ten, na medal wabiem
się. Ta Polka mariasztacka, sama ją Warszawa zna. Filuj genia, świat się zmienia. Przesuwamy się w tamtą. I po czym poznać grupę niezaawansowaną? Nie wie gdzie środek. Niech no pana Gienia sama przyzna. Fajnie, gdy pod bokiem jest mężczyzna. Gienia się nie śmieje, już nie paska. Jak ta szkapa dorożka. Jakby pani Gieni zajrzał w serce. Można im trochę poklaskać, będziemy żwawiej. Tak stara Warszawa tańczyła. Proszę, bielany po wojnie. No to ćmiago, panno jago. Bipciu, bipciu, musia się. A walerii wystrojone posuwają wprost do dam. I pamiętacie te sukienki, panie? Kolorowe kwiatuszki na delikatnych taleczkach. Jeszcze raz po franio gra, a Polka na 102. Hej, jeszcze siup, jeszcze lup i będę kochać aż po grób. Jeszcze w tył i trochę... I dla pana Reszka w tej czapeczce. Z panią Gienią. Sztacka na stolicę poszła w kurs. Siemasz Gienia, świat się zmienia. Kocham cię na mur. Raz, dwa, trzy, cztery. Ukłon. Dobrze. Thank you.
Chodzę z tyłu, tańczę. Jak dobrze mieć sąsiadkę, oko ma na całą klatkę. Niech do kogo kto przychodzi mąż strach. A jak obcy się przyplączę, od jej tłustych silnych rączek zaraz go obleci dreszczyk, czyli strach. Marcinka jest Melinka, wódki zawsze pełna skrzynka, takiej wódki, co ją Marcin pędzi sam. Może dzwoni w środku nocy, nie użyje nikt przemocy, lecz otworzy przespragnionym cały kram. A jak rąbniesz sobie drinka, naprzeciwko jest Halinka, co kąpiele lubi długie brać co noc. Ale okna nie zasłania, a wygląda niczym łania, więc masz bracie jeszcze innych doznań moc. Jak dobrze mieć sąsiada, bo pomówi to pogada, raz on tobie, raz ty jemu radę dasz. Ale wtedy jest najładniej, gdy ci sąsiad żonę skradnie. Wtedy, bracie, najpiękniejszą wolność masz.
Marcinka, jest Melinka, wódki zawsze pełna skrzynka, takiej wódki, co ją Marcin pędzi sam. Może dzwonić w środku nocy, nie użyje nikt przemocy, lecz otworzy przed spragnionym cały kram. A jak rąbnie sobie drinka, naprzeciwko jest Halinka, co kąpiele lubi długie brać co noc. Ale okna nie zasłania, a wygląda niczym łania, więc masz, bracie, jeszcze innych doznań moc. Ale okna nie zasłania, a wygląda niczym łania, więc masz, bracie, jeszcze innych doznań moc. Więc masz, bracie, jeszcze innych doznań moc. Ale wtedy jest najładniej, gdy ci żonę sąsiad skradnie. Wtedy, bracie, każda inna będzie noc. O nie! Come to dance with our romance in the aroma, in every bar, sweet guitar and sounds of laughter. I simply smiled and raised the glass when she walked over. The love began, she took my hand and said, let's dance. We were sliding to the left, we were swaying to the right. Oh, my head was in a spin, held her body tight. And then this bella, bella signorina with a smile so tender, she put her hands under my feet as we danced this crazy beat. Oh, my bella, bella signorina, baby, I surrender. Can you teach me more tonight, or must I dance till morning light? We was riding to the left, we was swinging to the right. It was by chance and circumstance that I should meet her. Who would suspect I'd be infected by her fever? I raised my arms and shouted out La Dolce Vita. Then once again she took my hand and said, let's dance. We was sliding to the left, and we was swaying to the right. Oh, my head was in a spin, but I held her body tight. And then this bella bella signorina moved a little closer, and she whispered, don't be shy, you seem to be my kind of guy. And I said, bella bella signorina, I'm no Casanova, but I'm Italian through and through. So let me show you what we do. We were sliding to the left, hello, hello. And we were swaying to the right, hello, hello. Oh, my head was in a spin, hello, hello. But I held the body tight. Ma sai, ma perché non vuoi ballare tutta la notte? Ma che vuoi bere? Ma tu sei veramente un... Ma troppo... Basta, bella, un mannaggia, ragazzi, capito già? Orchestra, musica, ballo! We were standing to the left, we were standing to the right. Oh, my hand was in a spin,
To tarantula tak się kręci, jak chce urządzić. Taki pająk. Tu miał być koszyk, nie ma koszyka. To nic, wszyscy się domyślają. Teraz dookoła koszyka.
Tak się stara moja grupa. Koszyka nie ma, dzwonka nie ma. Ale ładnie zatańczyły, prawda? Biorą teraz koszyk, zbierają dzbanek, kłaniają się pięknie, woda leci, dziękuję. Pięć, sześć, już. Szachownicy to ja nie widzę. Widzicie Państwo, jakie wychudzone są moje seniorki? Przez te tańce? Muszę im ulżyć trochę. Nazywa romantyka. Wyobraźcie sobie, jak to z karaibskim chłopakiem latynosem zatańczyć. Ale oni mają 1,50 m w kapeluchu. Tarde o temprano estoy.
Rondo. Jest takie zdjęcie istny cud. Przez nich to wszystko jest. Wśród medek statka, statek na parę sprzed lat stu. Dwóch marynarzy pokładnie zdobi. Słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf to zdjęcie zrobił. Wszystko jak żywe, aż się cni. Parostatki w piękny rejs. Stawkę na parę w piękny rejs. Przy tłucze klok do słania. Głośny krzyk aż od rana. Tak śpiewie dusza. Dziewczyna jaka dzielna, cały czas uśmiechnięta. Wśród majtków wzbudzał wieczny strach. Krzyczał, aż drżały na brzegach kwiatki. Cała załoga stała w łzach. Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, tytoń zaczął usam żać. Dziadek coś nucił, tytoń się palił. Marzył, by wieki mógł mu trwać. Statki w piękny rejs. Statki na parę w piękny rejs. Przy wtórze klok do sma. Głośnych krzyków aż od rana. Tak śpiewnie dusza. Kręcę. Widzieliście nas? Wigilię. Bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny, tak cudny szuba gra. Można zdjęcia robić 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, zwis, 2, 3, 4, do widzenia, pa, pa. I to będzie 20, dobrze. Pięć, sześć, już. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. To nie tak jak się chce, tylko trzeba słuchać okresów muzycznych. Raz. 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 Seniorita, por favor.
raz, dwa, trzy, cztery, Małgosia, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale te złote sukienki dobre, prawda? Zmienią się. Nie, zamówiły sobie w internecie. Pięć, sześć, siedem, osiem raz. Publiczność nic nie widzi, nic nie widzi. Macie swoich panów. 5, 6, 7, 8 do góry. Dziękujemy. I ostatnia Dalida wchodzi. Raz. Będzie wiek seniora zmienić, a to 90 chyba. Bożyszcze, to jest Bożyszcze kobiet.
posłuchajcie Państwo, i to jest koniec, i to jest koniec, oto jest rondo, prawda? Oto jestem ja, oto byli moi wspaniali wszyscy tancerzy. Teraz idziemy na kawę tam, ale jeszcze na życzenie publiczności, Małgosiu, bis rum. Ogromne oklaski, podziękowania dla Pani Ewy i dla Pani Kamili, te całe lata po prostu ciężkiej pracy i dla całego zespołu. Jesteście, drodzy Państwo, bo tu mamy takich rodzynków naprawdę niesamowici. Ja podziwiam, chciałbym w Waszym wieku mieć taką kondycję w połowie jak Wy, naprawdę. To jest naprawdę coś niewiarygodnego. Ale co to za wiek, proszę zobaczyć, co to za wiek? Małgosia. Tak, to Małgosia, to Małgosia. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz mi życzył wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Tak, bardzo dziękuję. I takiej pozytywnej energii, bo to jest bardzo ważne. Naprawdę, wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Bo nam, panie burmistrzu, się po prostu chce. Tak, to widać, to widać, że się chce. Jeszcze jedna. No, dobrze. Ostatnie zdjęcia i... Czy jeszcze jest... jeszcze przekazuję mikrofon, bo tu jest jeszcze różne podziękowania, tak? Tak. No właśnie, my jako zespół Rondo też chcielibyśmy podziękować za to, że wytrzymała z nami przez ten rok. I nie tylko ten rok, ale ten ostatni był bardzo trudny, bardzo ciężki. Że miała tyle wyrozumiałości do nas, cierpliwości. I za to, że poświęca swój cenny czas, zamiast być z rodziną. Dzięki pani Ewie jesteśmy coraz młodsze. Brawo dla Ewy, to rzeczywiście. Chłopcy też, oczywiście. Chłopcy. Pani Ewa jest naszym psychologiem i rehabilitantem. Bo my panią Ewę bardzo kochamy. Jesteśmy niedobrzy dla pani Ewy, a zwłaszcza ja, ale pani Ewa ciągle mnie wygania, a ja ciągle przychodzę. No przepraszam, pani Ewoniu, dziękujemy za serce, za uśmiech, dobre słowo, cierpliwość, za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy, za pokazanie nam, że liczymy się i że jesteśmy ważni. Grupa Rondo, grupa seniorów niezaawansowana. Czasem krok prosto, czasem krok bokiem. To jest wiersz. Dzięki pani Ewie idziemy przez życie tanecznym krokiem. Naszą przyjaciółką jest pani Ewa, drugiej takiej na całym świecie nie ma. Głos mi się załamał. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Autorstwo Ewy, to jest Ewa autorka tego tekstu. Brawo. Słowa moje, ja cię kręcę. Dziękuję, ja swoim seniorom dziękuję i muszę tu publicznie czasami przeprosić, bo ja jestem zawodową nauczycielką, bo ja kończyłam Wydział Pedagogiczny w Szkole Baletowej, już tego dawno nie ma. I u nas w szkole to się tak nie pracuje, super, super, prawda, bo komercyjnie tak się pracuje, niestety, wszyscy są ważni. Natomiast ja właśnie na nich pokrzykuję, bo nigdy bym z nich nic nie wyciągnęła. Bo największym przyjacielem człowieka jest niestety lenistwo. A oni dzięki mnie nie leżą, nie chodzą do lekarza, nie leczą się tak jak ja. Biorą ze mnie przykład, ja jestem ich lekarzem. Panie, bo bolą mnie stawy, co brać? Co? No powiedzmy. Taniec. Siarkę. Taniec. Tak, taniec i siarkę. No i to właśnie wszystko wiedzą ode mnie, prawda? Boli mnie wątroba, co brać? Ostropes flamisty. Wszędzie rośnie, na polu. To jest moja druga pasja. A trzecia to pieczenie najpiękniejszych i najbardziej trudnych tortów na świecie. Mam takie trzy pasje. Dziękuję. Ale największą moją pasją są moi seniorzy, kochani. No i władza nam bardzo tutaj dużo pomaga. No, co ja bym sama mogła zrobić, prawda? Tułałabym się od, jak to się mówi, jak doktor Judym, kiedyś mówiłam z kagankiem oświaty, chodzę od szkoły do szkoły i uczę dzieci. Teraz dzieci już nie uczę, dlatego że dzieci są trudniejsze w nauce. Natomiast tak sobie pomyślałam kiedyś, ale dzisiaj przyznaję się wam, że to nieprawda. Że to nieprawda. Najłatwiejsze w życiu są do prowadzenia te dzieci właśnie, z Orech, te dzieci. One nigdy nie mówią, że są zmęczone. Nigdy. Zapraszam na tort i życzę smacznego. A jeszcze moje kochane dzieci. Mama się tam ścieka, bo to nie dzieci. Oni mają po 20 parę lat już. To są prawie 30. No, 30. Tak, to są moje wspaniałe dzieci. Spotykam się z nimi czasami dwa razy w tygodniu, czasami raz. Występujemy. Zapraszam ich, gdzie mogę.
I jesteśmy taką rodziną. I moja wnuczka powiedziała, babciu, zazdroszczę ci wczoraj, zazdroszczę ci jednej rzeczy. Ja mówię, Boże, czego można już mnie zazdrościć, to nie wiem. Ona powiedziała, że masz tyle koleżanek. No, jakie to mądre, prawda? Zazdroszczę mi, że mam tyle koleżanek, bo wy jesteście moimi koleżankami. I oni są moimi przyjaciółmi. I co chcieliście mi powiedzieć? Chcieliśmy pani dziękować za wspólny czas, co środę za tance, za wspaniałe próby i za... Tak. Za naukę ogólnie i za to, że was kocham, a wy mnie, tak? Bo jak ja przychodzę do nich, to wychodzi do mnie zawsze jeden z nich i mówi, kocham panią, pani Ewo. Po prostu serial. Serial z telewizji. Kocham pani, panią, pani Ewo. Ja wiem, że w środę mam takie... Kocham panią. A kto mi to tak mówi często? Mąż? A ja bardzo lubię, kocham panią, panią Ewo. I to oni mi mówią. Moi chłopcy, którzy mają już po 30 lat. Zapraszam na tort. Dziękuję bardzo. Let's start living dangerously. Infinitari. Wszystko wiedzą. Uwaga, zmiana! Następna grupa wchodzi. Już! Wszystko Otto, Natalia i dwóch chłopaków. Uwaga, tak. Idziemy. Natalia jest bardzo zdolną dziewczynką do tańca. Idziemy, chłopaki. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Schodzimy, Jasia wchodzi, proszę bardzo. Już, szybciutko. Dobrze. I dwóch chłopaków, prawda nam. Idziemy. Widzicie, co się dzieje w kuluarach. Zobaczcie, Piotrek po prostu, dla niego to za mało. Cała sala się bawi. Dzieciaki wchodzą, proszę, wszyscy razem, pokażcie teraz klasę. Każdy tańczy. No, jak potrafią zabawić każdego, prawda? Show. Ostatnio u księdza tańczyliśmy. Ksiądz po prostu klęczał przed nimi, tak ich filmował z dołu. Piotrek pokaże parę figur akrobatycznych. Filmowy. Dziękuję bardzo. Come on, everybody. Jeszcze nie. Teraz twistują wszyscy. Kolana. Spirala.
wygrała fantastycznie. Siadamy! Kuku! Dobrze! Z drugiej strony, Natalka. Hop. I teraz kuku, już! O, jak się zasłonili, nie widać. Stajemy! Nawianka! Patrycja wie, że trzeba cały czas się ruszać. Brawo, doskonale. Jak jesteśmy razem gdzieś na wspólnej zabawie, to wszyscy ich proszą do tańca, chcą się bawić. I od początku twist. I Piotrek, tak, to jest dopiero. Pyramid. Pod kolanem. Patrycja z dwoma tańczy, z dwoma, zobacz. I spirala. I proszę, teraz chłopcy prowadzą dziewczyny dowolnie. Pokażcie wszystkim, jak się tańczy twista, proszę bardzo. Zobaczcie, chłopak z chłopakiem, wszystko jest dobre. I Piotrek wyjdzie do przodu teraz i pokaże, jak się tańczy rock'n'rolla, proszę. Twist! I pod kolanem, proszę bardzo. I każdy się popisuje. Wspaniale. A syn kopa? Oto my, dzieci z Orebu, tak. Proszę, schodzimy. Nigdy nie mówią, że są zmęczeni. Zobaczcie, jakie ruchy mają dziewczyny. To rasowe tancerki. Piotrek różne style tu tańczy, prawda, ale pod muzykę rumby. I sami Piotrusiu, uwaga. Corazón embaucador, corazón tan infantil, corazón sin corazón. Pozycję, kto lubi rumbę i chce się pokręcić po scenie, jedyna okazja, proszę. No ja uczę rumby, proszę bardzo. O tak to się tańczy. Jeszcze raz. Thank you.
do jednego chłopca, który nie ma bardzo. Do Daniela. Piękny ukłon, wielkie brawa. Może teraz jeszcze Rondo wyjdzie do wspólnego zdjęcia? Żeby tak wszyscy moi stali koncerzenci czekali na muzykę. Proszę. Rumba to jest taniec miłości. I proszę, dwie panienki do niego już schodzą na swoje miejsca szybciutko. Proszę bardzo, jak pięknie weszły. Jedna z jednej strony, druga z drugiej. Ależ się wystroiły, jakie piękne. Partnerkę już do tańca poprosić, kto ma? A kto nie ma, tak jak Daniel, wspaniale wiruje po sali z obrotami. Jesteśmy ze sobą już 20 lat. Oni teraz nie zgadniecie, ile mają, bo nie powiem. Ale to dorośli mężczyźni, kobiety. Już pokończyli szkołę, a wyglądają tak pięknie. Eliksir młodości mają w sobie. Ja na nich z przyzwyczajenia mówię moje dzieci. I pani Ewa teraz do nich wejdzie i pokaże, jak tego uczy. A oni naśladują i są wspaniali. 20 lat z nimi jestem. Jacy przystojni mężczyźni wyrośli. I wspólny ukłon teraz będzie, uwaga, wyciszamy, wyciszamy. Pięknie się kłaniamy, jak każdy potrafi. Dziękujemy. Grupa OREF.